Thank <laughs> 13 dni pozostałe do rozpoczęcia mistrzostw Europy zapraszamy na drugi odcinek Euroraportu. Dzisiaj w następującym składzie Kacper Tomczyk, Dobry. TVP Sporta, także Janusz Basałaj Meczyki. zapraszamy Was oczywiście do zadawania pytań na, na czacie, czy też do, do dyskusji. Jesteśmy tu także dla Was, aby na wszystkie pytania, które was nurtują w związku z euro 2024 odpowiadać. Zachęcamy oczywiście do polubienia tego wideo. A pierwszy taki temat, w którym my się panowie zajmiemy, to, to są te warsztaty, które od początku. tego... Tygodnia miały miejsce w Düsseldorfie. Ja może przeczytam, kto tam w ogóle wziął udział w tych warsztatach, bo dosyć duża grupa z Polskiego Związku Piłki Nożnej się tam wybrała i doszkalała przed rozpoczęciem r 2024. Oczywiście przewodniczył tej delegacji Michał Probierz, selekcjoner, ale oprócz niego Karol Tatar, czyli kierownik działu marketingu i sponsoringu, Łukasz Gawiołek, czyli team manager reprezentacji Polski, Michał Bartosz, asystent selekcjonera, Marek Doliński, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Organizacji. Imprez, do tego jeszcze Marcin Bator, fizjoterapeuta, Emil Kopański, rzecznik prasowy i Andrzej Zaremba, który odpowiada za Departament Administracji, Logistyki i Centralnych Zakupów. Tutaj widzimy część tej delegacji właśnie na zdjęciu w Düsseldorfie. Po środku Michał Probierz jest także choćby Emil Kopański czy Michał Bartosz, który jest asystentem selekcjonera reprezentacji Polski. Tutaj zwracam się do Ciebie, Janusz, bo Ty w takich spotkaniach też miałeś okazję brać udział przed choćby Euro 2020. 16 czy mistrzostwami świata w Rosji, co tam jest omawiane, jak istotne są te spotkania, czego tak naprawdę każda z tych osób, która brała udział, może się dowiedzieć? Oczywiście wiadomo, że w takich sytuacjach dbało o wszystkie, powiedziałbym, obszary dotyczące organizacji mistrzostw Europy od, od samego boiska, czyli od piłki nożnej, po marketing, bezpieczeństwo, logistykę, transport i wszystko to, co jest potrzebne, by taka maszyna działała? sprawnie, wiadomo, że jest to biznes tak dobrze, przynoszący takie wielkie zachody, dochody UEF-ie, że trzeba się do tego dobrze przygotować, wszyscy mają chodzić w jednym rytmie. Wszyscy mają stosować się do tego, co UEFA wspólnie z organizatorami, czyli, czyli Niemcami, przygotują. To jest dla ludzi, którzy po raz kolejny to robią, może być to wyważaniem drzwi albo opowiadaniem oczywistości, ale najczęściej tu trenerów trzeba dobrze na takich warsztatach instruować, bo oni się zmieniają. Na częściej z tego towarzystwa Andrzej Zaremba. Czy też Karol Tatar już brał udział we wcześniejszych turniejach. I przygotowywali się do tego. Chodzi o to, żeby ta impreza zrobiła efekt wow, ten efekt, na który wszyscy czekają, żeby się dobrze obejrzała w telewizji, którzy, żeby się dobrze reklamy sprzedały, żeby, żeby było to wydarzenie czterolecia, więc się do tego trzeba mocno, mocno przygotować. Tu nie ma, nie ma miejsca na jakąś taką, powiedzmy, samowolkę na to, by każda federacja czy każda reprezentacja działa tak, jak chce. To ma iść wedle przygotowanego sznytu. UEFA płaci, UEFA wymaga, UEFA tym zarządza. No i w zasadzie każdy z, tej, z tych zakresów, o których mówiliśmy, wie, co ma do zrobienia, ma co do wypełnienia. Pod okiem Wielkiego Brata, jakim jest komitet organizacyjny, wszyscy działają, wszyscy pracują, a do tego dobre przygotowanie jest, jest niezwykle potrzebne, tak, żeby nikogo nic nie zaskoczyło podczas trwania turnieju. No pewno, że są aspekty, w zależności od danej sytuacji. No, We Francji 216 Francja była wtedy chyba w stanie wyjątkowym, no, kwestie bezpieczeństwa były bardzo, ale to bardzo mocno stawiane. Teraz słyszę, że w Niemcy podchodzą do tego spokojnie, choć... Pogróżki, pogróżki ze strony terrorystów, ISIS ciągle są jakieś. Niemcy mówili na tych warsztatach, że wszystko jest pod kontrolą, wszystko jest przygotowane, będzie bezpiecznie, ale gdyby coś się stało, natychmiast wprowadzają plan B, czyli są sytuacje no, roz, roz, rozwiązywane w sposób bardziej, powiedzmy, nie tyle drastyczny, co. Wychodzących poza zwykłą rutynę. Pamiętamy, ciągle próbuje to z Francją, czy z, czy z Rosją 2018. W Rosji to z kolei te sprawy były oficjalnie pokazywane, jako że ma być to najbezpieczniejszy, najspokojniejszy turniej. Jak to w autorytarnym państwie? I tutaj prezydent Putin się w ogóle tym nie przejmował. I muszę powiedzieć, do dziś mam przed oczami piłkarzy wsiadających do autokaru reprezentacji Polski, a obok stała kompania, może Pluton takich ludzi z bronią, może nie gotową do strzału, ale zabezpieczającą, bez, bez tego, co czasami nie widać, gdzie ochroniarze są, jak na przykład we Francji byli, mieli ubrani w dress kot, Polskich piłkarzy, a właściwie ludzi sztabu. To byli ludzie szczupli, niewysocy, wyglądali jak piłkarze. Pięciu chyba z takiej jednostki doborowej żandarmerii francuskiej, antyterrorystycznej. No i oni właśnie obstawiali, obstawiali naszą drużynę, zapewniając im bezpieczeństwo. Robili to bardzo dyskretnie i bardzo dobrze. Tak więc. Jeśli chodzi o, o przygotowania, no wszyscy muszą jechać tam z przekonaniem tym, każda federacja, co będzie robić, jak będzie robić, w jakich obszarach się będzie poruszać. Jeśli chodzi o, o te obszary właśnie, Kacper, to, to między innymi szerokość kadry. Czy 23 nazwiska, tak jak to obowiązuje w tym momencie, czy może jednak poszerzenie kadry do 26 piłkarzy, tak jak to miało miejsce i w Mistrzostwach Świata w Katarze 2022 i Euro 2020. Natomiast teraz pierwotnie miały, miała być ta kadra tak samo liczna jak na większość poprzednich turniejów. Natomiast na początku pojawiały się takie informacje jeszcze tuż po barażach, że ta sprawa zostanie właśnie rozstrzygnięta, Teraz podczas tych warsztatów UEFA tak trochę odłożyła decyzję. Na razie nie wiemy, czy będą to 23 nazwiska, czy 26. Tak naprawdę, według Ciebie, to jest sprawa z polskiej perspektywy istotna, czy to jest przede wszystkim takie zmartwienie, może tych selekcjonerów, którzy mają dużo szerszy wybór, czyli Didier Deschamps, Garrett Southgate i kilku. Innych. Na pewno to jest kwestia bardziej istotna w kontekście silniejszych reprezentacji, bo piłkarz numer 24, 25, 26 z reprezentacji Francji może wnieść wartość i rzeczywiście to może być problem dla takiego selekcjonera, kogo tam kogo nie zabrać, kogo wziąć. W kontekście takich reprezentacji jak Polska myślę, że mniejszy, mniejszy to jest kłopot, to jest jakaś kwestia poboczna. Natomiast w ciągu dwóch tygodni ma zapaść ta decyzja. Na tym spotkaniu, tej konferencji w Düsseldorfie zebrano opinię trenerów i ponoć większość selekcjonerów chce pozostawić kadry 26-osobowe. Przede wszystkim tłumacząc to, argumentując kontuzjami, napiętym terminarzem, eksploatacją piłkarzy jednak. Ja myślę tak, Te... trudno podejrzeć, żeby selekcjonerzy ograniczali sobie Ale... wybory. Natomiast z tego co wiem, bo to są różne Głosy. Ci sami, którzy na oficjalnych wypowiedziach po co warsztatów. Są za 26 w kadrze. W prywatnych rozmowach mówię, tak naprawdę to i 23. Do. Słyszałem też takie, takie, takie głosy, że, że jest jakby taka. Nie są, nie są sami pewni, do, jeśli chodzi o liczbę piłkarzy powołanych do takiej kadry. Inaczej to pokazują na forum UEFA, inaczej w rozmowach między sobą. Ronald Kuman chyba zabrał tak stanowczo bardzo głos, mówiąc, że to jest absurd. Tak. Zachowanie 23-osobowej kadry ze względu właśnie na piłkarski kalendarz i, i te kontuzje, które się się pojawiają. No w kontekście reprezentacji Polski to nie jest duży, duży problem. No to też jest kwestia zarządzania grupą, prawda? Jeśli masz tą grupę szerszą. To też tutaj wchodzą dwa aspekty w grę, bo podczas Mistrzostw Świata przecież było tak, że było 15 rezerwowych, czyli cała grupa, która no pojechała, była w kadrze meczowej. Natomiast Euro 2020, to rozgrywane w 2021 roku, tam ta kadra meczowa liczyła 23 nazwiska, czyli, czyli mieliśmy do czynienia z czymś podobnym, co, co teraz choćby podczas baraży, że trzeba było odrzucić trzech. Piłkarzy i wysłać ich na trybunę, oni nie byli w kadrze meczowej. Więc to też jest kwestia tego, w którą stronę byśmy tutaj poszli, czy w którą stronę poszła by UEFA, ewentualnie dopuszczając dopuszczających 26 zawodników, czy wszyscy do kadry meczowej, czyli łącznie 15 rezerwowych, czy jednak trzech wtedy na Ponoć trybunę. Ponoć są obliczenia w FIFA. Zdaje się, że e, jeśli chodzi o procent piłkarzy w. w, w Użytych, że tak powiem, nieładnie w czasie turnieju wynosi to około 20 zawodników, także w ich plus dwóch bramkarzy, czyli to jest argument UEF za tym, żeby jednak zostawić te kadry 23 osobowe. Że tych trzech dodatkowo rzeczywiście nic nie będą, nie mają co robić, ja tak obliczyłem to jest 72 piłkarzy więcej, tak? Trzeba płacić klubom, może to też o to chodzi. No pieniądze się liczą tym wszystkim. No musimy pamiętać, że każdy Właśnie. powołany piłkarz na duży turniej to oznacza, że UEFA musi zapłacić klubowi którego ten piłkarz na co dzień reprezentuje, czyli jeśli mówimy tak jak, tak jak wspomniałeś o trzech piłkarzach dodatkowo z każdej z 24 drużyn no to starczy 24 razy 3 i później też odpowiednie apanarze dla klubów muszą zostać przelane. Ale UEFA na tym zarabia naprawdę takie pieniądze, którymi się dzieli dość szczodrze z federacjami w zależności od tego, jak te federacje wystąpią w finałach, ale tu nie widzę tego problemu. Ja byłbym za, rzecz moje zdanie, nieistotne za 26, przy tak ciężkim jak mówisz, Kacper, kalendarzu to przecież tydzień po, tydzień, no właściwie dwa tygodnie po finale Ligi Mistrzów trzeba będzie rozpocząć Mistrzostw, Mistrzostwa Europy. To jednak postawiłbym na większą liczbę zawodników, bo, 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 bo po prostu no zdrowie jest tylko jedno. A pamiętajmy o pięciu zmianach, to też eksploatuje ilu? 16 zawodników w meczu praktycznie. No ale. No, tak czym, naprawdę w, w pasie bucharowej to jeszcze większą liczbę zmian można zrobić Absolutnie, jeszcze to no, tak? znaczy, oczywiście, jeśli. Ja miałbym się po którejś z decyzji tutaj wskazać. To uważam, że 26 piłkarzy ze względu na te kontuzje, ale też jest to szansa na jakiś wzrost marketingowy, jakiś kop do rozwoju dla, dla młodszych piłkarzy, więc na pewno bym poszerzył tę kadrę, ale z uwzględnieniem jednak 15 piłkarzy na ławce rezerwowych, tak by nikt na trybunach nie siadał. Ale dla, dla drużyn typu Polska na przykład, gdzie... Wprowadzenie takich piłkarzy no, już przysłowiowym takim kandydatem jest Dominik Szala, na przykład 18-letni obrońca górniku w 26-osobowej kadrze, chyba by się zmieścił. Mógłby się zmieścić, może tak. I to ma sensu. 23. To też, też gorzej, musimy pamiętać, że Michał probierz dotąd powoływał właśnie 26-27 zawodników, więc on tak naprawdę nie ma z czego ciąć, tylko mniej więcej ci, którzy się pojawiali, nie mówię, że to są, muszą być te same nazwiska. Natomiast to mniej więcej zawsze liczba było tak, koło tych 26 z... chyba na barazie pierwotnie 27. Nawet po Zdaje się, że ma już swoją kadrę, tak przynajmniej niedawno mówił. Tylko kwestia modlitw, nie o, nie o samopowodzenie mistrzostwach, tylko o zdrowie. Mówił kogo nie okazji? No, tego mi nie powiedział, ale ja się mogłem domyślać. Szczerość Michała w rozmowach nawet prywatnych czy koleżeńskich jest trochę limitowana, ale, ja ale wrażenie, to trzeba zrozumieć. Michał próbiesz znany jest z tego, że lubi wypuszczać dziennikarzy. Wtedy wszystkim. Marek Wasiluk opowiadał mi taką anegdotkę, że on dwa razy jeszcze na rozgrzewce przed meczem był ustawiane na lewej obronie, tak by zmylić rywali, i kompletnie nie wiedział, czy on zagra, czy nie. I potem się dowiadywał 15 minut przed, że, że nie gra. Wszystko po to, by, by zmylić przeciwnika, i też są wypuszczane w media. Skrytały sygnały o zainteresowaniu Michała Probierza postaciami nieoczywistymi, czy to piłkarzem z Puszczy, Niepołomice, czy tym młodym Szalą. I zaczynam ale, w to nie wie wierzyć, ale, wiesz, bo... Szala to jeszcze szala, ale po raz trzeci w ciągu dwóch tygodni, kiedy mówisz, że podoba mu się Mirosław Male... Nie Mirosław, oj, zapomniałem imienia. Malec, Mariusz Males. Mariusz Males. Już wiem, że on nie będzie powołany. <laughs> zaczynam się wtedy śmiać, ale wracając do Szali, czy do piłkarzy tak perspektywicznych, 26-osobowej kadrze, jego, jego powołanie byłby bardziej logiczne. Chociaż pamiętam Kozłowski, wtedy Pogoń Szczecin, który grał na mistrzostwach 2,20-2,18, 2,20, to Wydawało się, że kariera eksploduje, a ten jego udział w kadrze, udział w niektórych meczach, może nie w całych spotkaniach, to mu się przyda. Na razie idzie to średnio, aczkolwiek, jeszcze raz mówię, w naszym przypadku 26-osobowa kadra to jest, to jest kilka szans dla zawodników tych nieoczywistych, bardzo młodych, ale mówię, szala jest symbolem, nie, nie będę się uczepiał, że akurat on, on powinien być w kadrze, ale. Warto by coś takiego jednak przeprowadzić. Nie wiemy jeszcze, kiedy dokładnie poznamy też właśnie 23 czy 26 zawodników, bo to też była rzecz, która stanęła rzekomo podczas tych rozmów. Możemy sobie zobaczyć taką wypowiedź Emila Kopańskiego, rzecznika reprezentacji Polski, dotyczącą właśnie terminów, jakie będą obowiązywały reprezentacje Polski tuż przed Euro 2024. Na pewno do 7 czerwca musimy zgłosić do UEFA ostateczną kadrę na mistrzostwa, czyli tydzień przed meczem otwarcia turnieju rozpoczynającego się 14 czerwca w Hanowerze, gdzie zamieszkamy w trakcie turnieju. Zameldujemy się 11 czerwca w godzinach popołudniowych. Musimy wziąć udział w takiej sesji najpóźniej 4 dni przed naszym pierwszym meczem. Konkretna data jeszcze nie jest ustalona. Tutaj mowa oczywiście o takiej sesji przeznaczonej dla UEFy dla, dla broadcasterów, z tego się trzeba wywiązać. Natomiast tutaj Emil Kopański, tuż po tych warsztatach dla, dla Polskiej Agencji Prasowej, mówił o 7 czerwca. Natomiast też pojawiły się takie informacje, panowie, że selekcjonerzy chcieliby troszkę jeszcze opóźnienia tej ostatecznej kadry, podania ostatecznej kadry i mówi się o 11 czerwca, czyli 14 czerwca rozpoczyna się turniej. 11 czerwca w takim założeniu. Selekcjonerów to byłby odpowiedni termin, czyli dość późno wtedy, tak teoretycznie, gdyby to udało się przeprowadzić, bo, bo to byłby wtorek, a w piątek rozpoczynalibyśmy, znaczy na pewno rozpoczniemy Euro 2024. 7 czerwca, no to jeszcze jest pewnie dla kilku Rozumiem. reprezentacji przed ostatnimi sparingami. Zresztą zobaczymy zaraz też ten wstępny na razie, ale, ale pewnie już też plan, który się za bardzo nie zmieni, reprezentacji Polski. No to 7 czerwca to też jest jeszcze przed ostatecznymi tymi grami to mnie przemawia ta prośba trenerów. Jest to logiczne, jeśli masz dwa mecze towarzyskie, które muszą decydować o jednym, dwóch miejscach, czasami w kadrze. Pytanie, czy udałoby się utrzymać w tajemnicy kadrę trzy dni przed turniejem? żeby ona nie wyciekła, to też byłoby dyskusja. czy jeśli na przykład w przypadku reprezentacji Polski ona po prostu nie zostanie powołana, konkretnie ci zawodnicy na zgrupowanie, więc my de facto możemy już ją znać nawet wcześniej, no bo, bo chyba tak przynajmniej Michał Probierz mówił, że on chyba nie chce skreślać e, poszczególnych zawodników i na przykład powołać 30 i potem czterech no, na ostatniej prostej. Ten, ten proste. aspekt losowy ten medyczny jest, jest bardzo ważny tutaj. Rzeczywiście jest ta obawa o, o wywrotkę na ostatniej prostej, tak bym to powiedział. Stąd też 11 czerwca, to się to się z to się selekcjonerem podoba. I tu było gremialne zdanie, raczej z tego co wiem Żeby opóźnić. Żeby opóźnić tak. By tak, był tak. 11 czerwca, czyli y, gdyby się to udało przeprowadzić, widzimy. Taka trochę w dniu treler... wyjazdu reprezentacji polskiej na euro 2024, to byłby ten ostateczny termin formalny, bo, bo tak jak mówisz, Kacper, my prawdopodobnie te nazwiska i tak byś poznamy wcześniej, ale... bo to będą ci piłkarze, którzy przyjadą na zgrupowanie, ale zawsze formalnie dajesz sobie szansę, aby kogoś podmienić, na przykład, gdyby miał problemy zdrowotne. Ale wiesz, co tutaj? Znowu jest może nie kontra UEF, -y, ale ich sugestia, że... Te obszary, o których mówiliśmy, marketing, media, jednak potrzebuję więcej informacji. Ja nie mówię, że dzisiaj jest to wszystko w, w sieci, prawda? Ale też trzeba wydrukować jakieś tam programy, jakieś takie historie dla statystyków, dla broadcasterów, które, które powinny już te kadry mieć pozapinane, więc każdy dzień tutaj może decyduje, chociaż przy obecnych możliwościach technicznych, obecnych możliwościach technologicznych, to ja nie widzę większego problemu i dla telewizji, jak i dla ludzi, którzy chcieliby przygotować programy. Myślę, że sytuacja, w której dwóch piłkarzy walczą o jedno miejsce i ma decydować. Sparing z ostatniego czerwca jest bardzo logiczne, a to co mówi pan Janusz, kwestie marketingowe to na pewno nie będzie to najwygodniejsze dla organizatorów, ale myślę, że sobie z tym poradzą. Kwestie sportowe są to najważniejsze i ja całkowicie rozumiem sens opóźnienia tego terminu ogłoszenia kadry. Też jeśli chodzi o takie terminy, na które na pewno kibice będą zwracali uwagę, to, to na pewno warto sobie wziąć pod uwagę to, że reprezentacja Polski, mimo że nie gra meczu otwarcie, nie gra w piątek, tylko pierwszy mecz zagra w niedzielę, no to już na początku tego tygodnia turniejowego zjawi się w Hanowerze, bo gdybyśmy sobie jeszcze raz mogli pokazać to, to zestawienie konkretnych terminów dotyczących reprezentacji Polski, może się zmienić choćby ten dzień ogłoszenia oficjalnej kadry na, na turniej, natomiast wyjazd reprezentacji Polski na Euro i to się raczej już nie, nie, nie ma prawa zmienić, się planowany na 11 czerwca, a pierwszy trening już w Hanowerze, w bazie, o której też sobie podczas dzisiejszego programu porozmawiamy z Dariuszem Żurawią, który przecież przez lata był piłkarzem Hanoweru i, i tę bazę, i miasto, bo też o miasto zapytamy, zna bardzo, bardzo dobrze. Więc 12 czerwca już to będzie trening na, na miejscu tam w Hanowerze, więc przynajmniej kilka dni później. Zresztą i UEFA, i FIFA zawsze wymagają takiej obecności kilka dni przed rozpoczęciem turnieju. To tak zamykając temat, Janusz, tych warsztatów w Düsseldorfie, czy jakieś inne ciekawe informacje jeszcze do Ciebie napłynęły z tych innych obszarów, bo myślę, że te selekcjonerskie to, to sobie już troszkę omówiliśmy. Natomiast czy inne działy jeszcze, czy tam na coś warto zwrócić uwagę? Czy tam Właści... są coś ciekawego działa? Właściwie to są rzeczy rutynowe, zależności od specyfiki kraju, czy specyfiki, jak w przypadku Rosji, powiedzmy, reżimu politycznego panującego w danym kraju. No, mówiłem tu o bezpieczeństwie, że się Niemcy uspokajają, że jest że spokojnie wszystko jest przygotowane, wszystko jak to mówią ordung, ale są też gotowi na to, że w sytuacji, no wiadomo, może nie krytycznej, ale jakiegoś tam zagrożenia, nawet tego niewielkiego, są w stanie zareagować. Poza tym no, jest to pod hasłem zielonego, może nie ładu, zielonego ładu, to jest w z, polityki. Jeźdźmy. Tak jest, tak jest. To, I tu jest właśnie, i tu jest problem, to jest dyskusja. Z tego co wiem, w naszym sztabie niekoniecznie to jest przyjęte z jakąś taką otwartością, z fascynacją, że pojedziemy pociągami, chociaż... O tym Łukasz Wachowski mówił innym... w poprzednim raporcie, że do Berlina na przykład z Hanoweru chyba półtorej godziny się ale, jedzie. Ale, ale teraz są głosy za. Oczywiście jazda, nie ma, nie ma korków na autostradzie, gdzie policja musiałaby to przeprowadzać, nie ma, nie ma problemów takich, jakie na drogach spotykamy, ale z drugiej strony, gdyby się coś stało odpukać na kolei, no wtedy ciężko nie wiem, no, drugi pociąg podstawić, to, to są proste rzeczy. Wiadomo, te pociągi, w którym piłkarze mieliby jeździć, reprezentacji były to pociągi normalnych. Godzinach. Doczepiano tylko dwa wagony. Jeden wagon dla delegacji, powiedzmy, czy też dla sztabu takiego pomocniczego, a drugi wyłącznie dla piłkarzy i trenerów, czyli tych najbliżej związanych z piłkarzem. Dostawia się dwa wagony i jedziemy. Jedziemy na dworzec. Trudno dworzec, tak jak na lotnisku, łatwiej zapanować na tym, że pewne przejście, pewien pas, od samolotu do autokaru można zaproponować. Trudno taki dworzec wyłączyć z ruchu, więc w tej chwili są dyskusje. Na przykład wiem, że w Berlinie na Hauptbahnhof byłoby to niemożliwe, więc jest rozpatrywana możliwość, żeby ten pociąg z nie wiem, naszą reprezentacją Zatrzymał się na innej, takiej mniejszej stacji, gdzie rzeczywiście można wyjść, przejść do autobusu i pojechać na, do hotelu, do hotelu transferowego, czyli hotelu, w którym y, drużyna zatrzymuje się 24 godziny przed meczem. Więc to są takie i plusy, i minusy. Na pewno sam fakt jazdy pociągiem jest komfortowy. Mi to przypomina, jeśli wszyscy będą w jednym wagonie, tak, jakby jechali autobusem, ale jest kwestia wyjścia z hotelu do autobusu, jazda na stację, na dworzec, a przecież nie można dworca wyłączyć, że rozpowiadam kimce mają prawo jechać też tym pociągiem, więc angażowanie się drużyny w rozdawanie autografów, zdjęcia i tak dalej, tak Może to to wygląda trochę skomplikowanie, ale widać, że są takie dyskusje i na moje oko na dziś myślę, że lepiej byłoby jechać autokarę z punktu widzenia naszego sztabu. Z kolei selekcjoner mówi, że on się w to nie wtrąca. Nie wierzę, bo musi mieć pieczę nad wszystkim, czy pojadą pociągiem, czy też pojadą autobusem. Więc tu, tu sprawa jest do rozwiązania. I z tego co wiem, to większość reprezentacji podchodzi z dużą rezerwą co do transportem kolejowym. Aczkolwiek Niemcy zachęcają, bo mówię, to jest, mają być zielone mistrzostwa ekologiczne. I Mniej produkcji, z tego co wiem, chyba gazu, nie? bo pociąg elektryczny, jak to w Niemczech. No więc nie, nie, koleje są tam komfortowe, są dokładne, punktualne, ale ta tradycyjne podejście do, 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 do transportu drużyny może, może zwyciężyć. A jednak ten autokar, ta enklawa prowadzona przez wozy policyjne na bombach i, i tak dalej, i tak dalej, to będzie na pewno chyba zostanie wykluczony samolot, no bo tam te odległości chyba nie są tak duże. To nawet UEFA na, na tej, w tej zakładce swojej na, na stronie internetowej dotyczącej Euro 2024 już wcześniej zwraca uwagę na to, że specjalnie te poszczególne lokalizacje miejsc i meczów w danych grupach są tak mają być tak blisko, aby właśnie zachęcać do, do podróży koleją, a nie koniecznie samolotem, ale pewnie i autokary nie są wykluczone. To my sobie powoli panowie przejdziemy do kolejnego tematu, bo, bo też tak oczywiście spoglądamy na, na turniej nie tylko z polskiej perspektywy, ale szukając polskiej, Wątków, oczywiście, do polubienia tego wideo. Was bardzo serdecznie zachęcamy. I teraz mam wrażenie, że będzie taki temat, w którym faktycznie podyskutować też można. Możecie dać znać na czacie, jak wy widzicie w takim power rankingu reprezentację Polski, bo, bo niedawno. Dziennik The Guardian opublikował taki swój power ranking dotyczący euro 2024 i przyznam, że spoglądając na miejsce reprezentacji Polski, byłem trochę zaskoczony. Proszę bardzo, tak wygląda power ranking Guardiana przed euro 2024. Na pierwszym miejscu Francuzi, na drugim Anglicy. To nas specjalnie nie dziwi. Top 3 zamykają Niemcy, potem Hiszpania, Portugalia. Holandia, Belgia i Włosi to jest top 8. E, Chorwacja 9, 10, Austria 11, Dania 12, Węgry 13, Szwajcaria 14, Rumunia i 15 miejsce reprezentacja Polski. E, Że dość wysoko. Do tego znaczy... sobie zaraz przejdziemy. Potem e, Serbia, no wysoko, Czechy, na Szkocja, na Słowenia, e, Turcja, Ukraina, e, Słowacja, Albania i na samym końcu. Gruzja, ja poprosiłem też ciebie, Kasper, żebyś ty przygotował swój taki autorski Power Ranking. My go sobie zaraz porównamy. Natomiast, właśnie, Janusz, ty zwróciłeś uwagę na, na 15 miejsce i tak zapytałeś, czy, czy może dziwić to, że tak wysoko, jak ty odbierasz to, te miejsce myślę, reprezentacji że... Polski, czy oni wierzą w nas bardziej niż my w siebie? Bo, bo szczerze mówiąc, dla mnie to było miejsce bardzo. To nie wszystko widzieli ja, co, po prostu. Ja, ja nie wierzę w Guardiana, może być od tego. Uważam, że są. Poważniejsze pisma i ciekawsze na Wyspach. A tego się ale... wtrącę, że Gol.com też stworzył taki alternatywny power ranking, i tam już byliśmy na bodajże 21 miejscu, więc on od bardziej oddaje rzeczywistość Wiesz, na to. Co na to jest tak: wszyscy jesteśmy skażeni tym 2023 rokiem fatalnym, zupełnie. Musimy się opierać na nim. A, no trochę tak, no taka degrengolada pod względem gry naszego zespołu, gry nas nastrojów, zmiany trenerów i tak dalej, skandale, które trawiły. Naszą kadrę narodową, w związku z tym yy, patrzymy na to o wiele surowiej niż Guardian, który być może patrzy na to przez udział w ostatnich turniejach, całkiem dobrą grę na mistrzostwach Europy 2016, ale to już 8 lat temu, to no, przeszłością nie można żyć. Wydaje mi, się, wydaje mi się, że to jest tak, jak to było w Misiu, na zachętę. Na zachętę te 15 miejsce dostaliście Polacy, biorąc jeszcze pod uwagę to, w jakiej grupie występujemy, to wolę nie brnąć dalej w rozważania, no wiesz, bo... Mówisz o tej grupie, to też jest ciekawe. Na szóstym tak. miejscu są. Holendrzy, na pierwszym są Francuzi, a na dziesiątym są Austriacy w tym Power Rankingu, czyli my z tej naszej grupy i tak jesteśmy wyraźnie najniżej, bo, bo na 15. miejscu. Ale z drugiej strony w takim, na Ale w takim towarzystwie, jak mamy grać, no to trzeba nas dość wysoko ustawić, bo widać, że ktoś tam liczy na zacięte mecze, no by tak było. No. Jest to tylko zabawa, dla mnie nie do końca najwiarygodniejsza i pewno Kilka różnych choćby Ukrainy, dzisiaj trzeba wyżej troszeczkę stawiać niż naszą reprezentację. Absolutnie tak. Ja myślę, że rzeczywiście tutaj dziennikarze poszli bardziej historycznie. Zasugerowali się, że rzeczywiście jesteśmy reprezentacją, która. Grała na wielu ostatnich turniejach finałowych, a piąty z rzędu, prawda? 2016 rok, dużo nazwiska, tylko to dzisiaj nie ma znaczenia. Właściwie to, co działo się w 2016, 2018. Ja, ten, tworząc ten power ranking, sugerowałem się 2023 rokiem, bo najnowsza historia ma po prostu znaczenie. to zaraz pokazać I... ten, ten właśnie power ranking, który ty przygotowałeś, gdzie zdradzimy i nie będzie to chyba wielka niespodzianka, że reprezentacja polska jest nieco. Niżej niż w tym brytyjskim. Nie czytałeś Guardiana, nie? Nie mogło być inaczej. Ostatnio mało czytam w ogóle. Właściwie przystępując do tego power nie miałem wątpliwości co do pierwszego miejsca. Reprezentacja Francji dzisiaj w tego typu zabawach musi być na pierwszym miejscu. Pierwsza dwójka jest u ciebie taka sama. Zamieniłeś, znaczy zamieniłeś. Niemcy byli w Guardianie na trzecie miejscu, tu u ciebie są na czwartym, Portugalczycy wskoczyli na trzecie. To może po kolei, tak. Francja to oczywiście ta mieszanka, o której marzyłby każdy selekcjoner, czyli piłkarze szalenie doświadczeni, utytułowani i mega zdolni młodzi piłkarze. Warren Zaire, Emery na przykład, rocznik 2006. To jest po prostu idealna mieszanka. Reprezentacja. Aby poszerzyć kadrę do 47 zawodników, to Didier Deschamps i tak nie była łatwego zadania, żeby. pójdę dalej i Dwie reprezentacje: Francja 1, Francja 2. Byłaby w trójce. W pierwszej trójce. No, może w szóstce. Nie, to oczywiście przesada. Natomiast Anglicy także mają doświadczenie turniejowe, już przy tym selekcjonerze. Oczywiście wiem, że Gareth Southgate obrywa za mecze z wielkimi. Natomiast widzę jako naturalnego kandydata Anglików do, walkę, do walki o tytuł mistrzów Europy, mając takich piłkarzy jak Harry Kane, Jude Bellingham, wygrali dwukrotnie dość pewnie z reprezentacją Włoch w eliminacjach, więc też się tym sugerowałem. Dlatego Anglicy są na miejscu numer dwa. Portugalia trzecia, bo jednak sugeruje się bilansem bramkowym reprezentacji Portugalii w eliminacjach, 36 goli strzelonych, dwa stracone. Roberto Martinez trochę ożywił ten potencjał ofensywny po erze Fernando Santosza w reprezentacji Portugalii. Duży potencjał w przodzie przede wszystkim Portugalczyków. Ja wiem, że ta grupa eliminacyjna Portugalii była bardzo prosta, no ale na czymś trzeba się opierać. 10 goli Cristiano Ronaldo, 6 goli Bruno Fernandesza, 7 asyst. Na pewno duży potencjał i widać dobrą energię w tej reprezentacji. Niemcy odżyli oczywiście w ostatnim czasie, w marcu u Juliana Nagelsmana, ale to nie jest tak, że te wszystkie problemy nagle zniknęły. Wiesz co, zacytuję tąkę Urbana, który mówi, słuchaj, jeśli to jest tam trzech, czterech piłkarzy z Bayernu, no może nie z mistrza Niemiec, ale ciągle wielkiej drużyny, która gra w Lidze Mistrzów, z Barcelony, z Realu Madry, to jak mają być? No aż odpowiedź, jakbyś zaczął i jeszcze zdaje się z Leverkusen dwóch piłkarzy, więc, więc jest to, jeśli chodzi o nazwiska, o potencjał, drużyna co najmniej na trzecim miejscu. No, brak tego napastnika, wciąż no, trochę problem tak, tak. To jest taka bolączka, Niemiec. która chyba w reprezentacji Niemiec już latami trwa. Hawerca nie uważacie za dobrą dziewiątkę, Hawerca. Nie jest to typowa dziewiątka. Ja wiem, ale to jest... Ale może być. Może być. takim, no nie, odkryciem to złe słowo, bo to jest piłkarz, który przecież wygrywał Ligę Mistrzów i strzelał tam gola, ale odrodzony na pewno zawodnik w ostatnich tygodniach. Pytanie, czy będzie potrafił to przenieść trochę inny system niż ma to miejsce w Arsenalu, gdzie faktycznie... Nie, no, ja właśnie patrzę na niego przez... I na pewno gra dużo lepiej niż się wielu spodziewało. No więc być może to jest jakiś pomysł. Nie pomysł. że przyjedzie jako na przykład mistrz Anglii, to się oczywiście wszystko będzie jeszcze... I zdobywca całą Mistrzów, czego sobie życzymy. W, w ogóle te reprezentacje narodowe no, są uzależnione od formy obecnej piłkarzy. Ciężko tam coś wypracować, nawet na tym najwyższym poziomie. Myślę, że to się. Finał Ligi Mistrzów pierwszego. Na pierwszego... I zobaczymy, czy, czy będą tam Niemcy, czy nie, ale to. To, to się jest, przede wszystkim opiera na jest. formie tych piłkarzy tu i teraz, i to jest, myślę, kluczowe, nawet w tych najlepszych reprezentacjach. Jeśli chodzi o, o dalsze miejsca w twoim power rankingu, piąte miejsce Hiszpania, szóste Belgia, siódme Włochy i ósme Top Top 8 zamykają Holendrzy. Natomiast y, może tak bardziej do, do tyłu na, na chwilę się przeniesiemy, czyli to dwudzieste miejsce reprezentacji Polski. Y, między Słowenią, którą umieściłeś nad reprezentacją Polski i pod Albanią, która... By nie patrzeć, była w grupie przed reprezentacją Polski, ale faktycznie ten potencjał, no jednak mimo wszystko potencjał na pewno na korzyść reprezentacji Polski. Czyli dlaczego konkretnie to, to miejsce 20 i jak to sobie wyliczyłeś? To było bardzo trudne, bo to szalenie trudne zadanie sklasyfikować 24 reprezentacje. Nie było kłopotu z reprezentacją Gruzji, bo w tego typu zabawie nowicjusz, drużyna bez doświadczenia na tym poziomie i z tą jakością piłkarzy musiała być na ostatnim miejscu. Jednak jesteśmy wyżej nad Albanią, ponieważ coś dobrego się w tej kadrze zadziało podczas tych marcowych meczów. I dla mnie największym plusem dzisiaj jest fakt, że ja mam wrażenie, że szatnia kupiła Michała Probierza. No tak, to jest. Po wywiadach z piłkarzami, po tych kulisach na łączy nas piłka, ja mam wrażenie, że oni nawet nie tyle zaakceptowali, co umówmy się jest bardzo ważne, że ta grupa po prostu uwierzyła w tego selekcjonera i, i, i to jest duży plus. Natomiast z drugiej strony ja mam takie poczucie, że za mojego życia my pierwszy raz jedziemy na dużą imprezę bez oczekiwań, że wyjdziemy z grupy. Ja sobie nie przypominam takiego turnieju, kiedy my jechalibyśmy... Bez żadnej presji właściwie na te Mistrzostwa Europy. Zawsze pamiętacie no, słynne tweety Tomasza Hajta na przykład. Te mistrzostwa Świata w mistrzostwa świata. Dzisiaj nie ma tego typu głosów. Nikt nie oczekuje tego. Nie tej... ma pompowania balonu? Zero. Nie przewidujesz pod koniec maja takiego wzmożenia, że wszyscy nagle Ale to wjadą? myślę, że duży wpływ ma na to grupa. grupa jaką? Ale wracając się do probierza. Kiedy była dyskusja też przy tym stole wiele razy. Paprzą czy probierz? Mówiłem o probierz. Probierz, bo bo trafi do piłkarzy, bo odbuduje ten drużynę mentalnie. Nie mam żadnych zastrzeżeń co do pracy Marka Papszona, który wykonał w Rakowie fenomenalną robotę, ale cieszę się, że to się potwierdziło, to co mówisz, że drużna go kupiła, że on do nich trafił, że ich odbudował, bo to są źli piłkarze. Też, jak popatrzymy, tak jak przykładem raz z Niemiec na kluby, jakie dają do reprezentacji Polski, no to nie ma powodów do, do, do jakiegoś takiego wstydu. O tyle to cieszy, że ja nie do końca wierzę w moc organizacji gry w kontekście reprezentacji Polski. No słuchajcie, no ile treningów odbędzie reprezentacja przed Mistrzostwami Europy. To musi się opierać też na dobrej energii, na takiej sile mentalnej i na formie piłkarzy wyniesionej, wywiezionej z klubów. O tyle to, to jest istotne dzisiaj, że ta grupa kupiła tego selekcjonera. No mówimy, jak było jest, Ja jestem ciekaw takiego. Wiesz, takiego zamiast 25 maja w, w, rozpuścić, jak to zrobił Michał, probierz ich na tydzień na urlopy, tak? Po końcu czy jakby ich próbował jednak od razu, nie wiem, jej jurata, żony, Ania Lewandowska prowadząca zajęcia. Przeżywaliśmy to w 2016 z dość dobrym czy no, jeśli chodzi o mistrzostwa Europy we Francji tym razem nie mu niech obiadą, odpoczą, zresetują się a przez te 7 dni gdyby ich miał może jednak tam parę jednostek by nadrobił. ale chcę no, chyba tak, ale to tak, są moje podejście żeby trochę zmarszał tak, wziąć tak. ten ten turniej zapowiadaliśmy łączenie z Dariuszem Żurawią zaraz byłego piłkarza przecież o właśnie już widzimy byłego piłkarza Hanoweru 96 panie Tręże, tak sprawdziłem 164 mecze dla dla tego klubu 7 Lat spędzonych właśnie w Hanowerze, więc z kim, jak nie z Panem porozmawiać na, na temat tego też, jak wygląda środek treningowa, także miasto, gdzie będzie mieszkała reprezentacja Polska, ale na początek może sprawdźmy, czy się bardzo dobrze słyszymy. Dzień dobry, mówimy. Dzień dobry. O, słyszymy się rewelacyjnie, więc pozostaje tylko właśnie pana podpytać. Kiedy pan usłyszał, że reprezentacja Polski wybiera Hanower, wybiera też te klubowe ośrodki do, do treningów, to co pan sobie pomyślał, że to jest naprawdę taki dobry wybór? I nie wiem, czy pan miał okazję zobaczyć teraz jak to wygląda, bo, bo PZPN to przedstawiał w kilku filmikach. Jak to się różni? Czy ten ośrodek, w którym pan trenował był, był już bardzo podobny, czy, czy jednak w tych ostatnich latach też się jeszcze zdecydowanie rozwinął? No fajnie, że ten Hanower, bo ktoś zadzwonił, także yy, myślę, że mogę coś tam powiedzieć. Yy, on, to ten ośrodek się zmienia, on był za moich czasów inny, Powstała tam powstał budynek Akademii ze szkołą, ten taki główny stadion, na którym rozgrywane są mecze, też przeszedł pewną, on jest zabytkowy, też przeszedł pewną, pewną modernizację, warunki do treningu są kapitalne. To jest wszystko położone w takim parku sporo boisk do, do dyspozycji, także myślę, że kadra będzie tam miała optymalne warunki do treningu. Hanover jako miasto. Pan miał tam okazję przez kilka lat mieszkać. Jaki klimat ma, ma właśnie to miejsce? Bo też przecież reprezentacja Polski będzie mieszkała w centrum, w hotelu Sheraton, jak to przekazał ostatni Łukasz Wachowski. Natomiast tak na chwilę odbiegając od samego ośrodku, ośrodka treningowego, to, to jak miasto pan ocenia? Bo, bo mieszkał tam, pan przejeżdżał przez lata. Mhm. Czyste, zielone, niezatłoczone, można co nieco zobaczyć, można wyjść dobrze, dobrze zjeść, przejechać z jednego końca na drugi bez, bez żadnych problemów. Także ja, ja mieszkałem tam przez 7 lat i, i żyło się naprawdę dobrze. Pojedzie tam na pewno spora liczba polskich kibiców. To od razu do, do pana takie pytanie, może ktoś sobie coś zanotuje, gdzie najlepiej też w Hanowerze się wybrać, mając sporo wolnego czasu, bo, bo przecież kibice też będą podążali z jednej strony za reprezentacją Polski, ale z drugiej na pewno chętnie na coś w Hanowerze jeszcze spojrzą. Co tam można ciekawego zobaczyć? Na pewno Ratusz, który jest położony blisko stadionu, to jest. To jest taka chyba główna atrakcja, są takie Garden to są ogrody takie z, z jedną z najwyższych fontan. Jest Muzeum artystów nowoczesnych. no Zależy kto, kto co szuka. Nie ma być może czegoś takiego, jak nie wiem, Kraków ma Wawel. Natomiast no, jak jeżeli ktoś tam będzie chciał coś zobaczyć, to, to coś dla siebie pewnie znajdzie. A dużo się po, po tym wyborze już reprezentacji Polski właśnie w bazy w Hanowerze mówiło o tym, że, że tam jest spora Polonia. Czy, czy generalnie Polaków tak, wyłączając oczywiście turnie, bo, bo kibiców na pewno sporo przyjedzie, natomiast czy tak na co dzień tam też taką polską obecność dało się zauważyć? Tak, ja miałem, ja miałem tam kilku znajomych, jest polski kościół. Do którego, w którym, w którym ci Polacy się spotykają. Jest, jest duża grupa, tak, ale też jest, trzeba powiedzieć, no rozrzucona po całym że Nie jest tak, że to jest tylko jedna jakaś dzielnica, ale tych, tych Polaków jest dużo. Zresztą ja miałem okazję być na mistrzostwach, kiedy Polska grała z Kostaryką. Tych Polaków oczywiście przyjaznych było bardzo dużo, ale tych miejscowych też. Tak, teraz będzie reprezentacja Polski trenowała, nie grała w Hanowerze. Ale właśnie wracając do, do tego ośrodka treningowego, bo pewnie pan miał okazję też, też zobaczyć takie ośrodki w innych miastach, czy, czy to niemieckich, czy, czy polskich. Czy coś takiego konkretnego wyróżnia pana zdaniem ten ośrodek Hanoweru na plus albo na, na minus względem innych takich, powiedzmy z poziomu pierwszej czy drugiej Bundesligi, albo tych nowoczesnych już w Polsce? To znaczy to jest ośrodek Akademii. My jako pierwszy zespół e, trenowaliśmy przy stadionie, tam jest, tam jest, to jest oddzielone. Pierwszy zespół od, od akademii. No to, co na pewno rzuca się w oczy, to jest to wszystko jest położone w takim parku, gdzie się wchodzi w zasadzie uliczkami dochodzi się do poszczególnych boisk treningowych. E, cisza, spokój, naprawdę warunki do pracy są optymalne. Dariusz Żuraw opowiadał nam o tym, co można zobaczyć i też jak wygląda środek Hanoweru. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Szkoda, no, żeby przerwać, bo chciałem zapytać, jak tam A, pola golfowe niedaleko. A, to jest ważne w Jeszcze mamy podobno Dariusza Żurawia na łączach. To proszę no, ja bardzo, pytanie od Janusza, bo tutaj bardzo ważna kwestia z perspektywy selekcjonera, to który, faktycznie nie zapytałeś. Który ma tam zamiar się relaksować na tych polach golfowych, mam nadzieję, po, po zwycięskich albo udanych meczach. Ja nie grałem w golfa, więc nie wiem dokładnie, gdzie są. Wiem, że są, ale, ale myślę, że trener, trener Michał Probierz będzie dobrze zorientowany. Także... Powodzenia trenerze w następnym meczu. Dziękuję. Wszystkiego Poc, Dariusz Żyraw. jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy za przekazanie nam różnych informacji o Hanowerze. To będzie takie miejsce, mam wrażenie, z jednej strony spokojne dla, dla reprezentacji Polski ten ośrodek, ale z drugiej też takie miasto, gdzie chyba na każdym kroku będzie można spotkać Jak... polskich kibiców, bo nie dość, że Polonia całkiem liczna, to, to jeszcze pewnie tych kibiców z Polski... trener mówił o meczu Polska-Kostaryka, też byłem na tym meczu, siedziałem na trybunach i, i jakbym chciał sobie przypomnieć teraz Hanower jako takie miasto ze szczególną charakterystyką, z jakimiś punktami, to w ogóle nie, nie mogę tak przypomnieć. Pamiętam może tysiące, wiele tysięcy ludzi polskich ubranych kibiców na biało-czerwono z flagami. To było takie typowe miasto wielkiego turnieju, więc trudno mi znaleźć jakieś, coś w tym Hanowerze takiego zupełnie oryginalnego. Dobrze to wspominam, dwie bramki Bartosza Bosackiego, dobrze mówię. To chyba Bartosz Bosacki powołany tak last minute tak, za. Tak, tak, tak. Słynny dublet Bosackiego. Słynny dublet, no mówiąc nie, mecz chyba ostatniej szansy, już takie pożegnanie. Już, bez 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 już na bez pożegnanie. Szans, ale dwie bramki. To tak, że przegraliśmy dwie z Niemcami i strzeli... potem wynik meczu z następnego dnia wyeliminował reprezentację polską między Ekwadorem a Kostaryką. Ja mam takiego kolego, byliśmy w takiej grupce niezwykle ekscentrycznego, jeśli chodzi o. o, o kulinaria, on powiedział, że musi zjeść w chińskiej knajpie i szukał tego Hanoweru w Hanower szukał, znalazł tą chińską knajpę, więc miasto wielkich możliwości, tak musiał powiedzieć, nie tylko wursty i piwo, ale można znaleźć dobrego chińczyka. No w sumie, ja bym gorzko, gorzko ma jednak takich atrakcji, bo tak. to nie jest kwestia najbardziej kluczowa. Ale wiesz, Kacper w tym momencie kibice są w stanie zdominować, zmajoryzować całe miasto i, i mówię, nie masz, nie masz takiego oglądu rzeczywiście, że jesteś w tym mieście, tu widzisz jakiś szczególny pomnik, szczególny budynek, coś chcesz zwiedzić. Nie, wszyscy czekają, odliczają godziny, podlawając oczywiście piwem albo idą też do Chińczyka. Jeszcze no. widzę, generalnie y, trudno było sobie wyobrazić Mistrzostwa Europy w Niemczech bez reprezentacji Polskiej. to byłoby... Bolesne bardzo ze względu na bliskość geograficzną i kibiców. Więc niewyobrażalne nie Czy też. Hanower, czy Düsseldorf, no pół biedy, że my tam jesteśmy, bo, bo to by bardzo bolało, że za, za granicą jest dużo turniej, a nie ma przede wszystkim kibiców reprezentacji Polski. Niedługo zaprezentujemy Wam jeszcze takie informacje z ostatnich dni, Euronewsy. Natomiast zanim Euronewsy, to, to jeszcze informacja o partnerze naszego kanału, którym jest catering Pomelo, czyli dieta pudełkowa z szerokim wyborem menu. A dla widzów meczyków, zniżka na hasło meczyki. Wszystko można sprawdzić pod adresem pomelo.com. Com pl. Więc tam zapraszamy wszystkich zainteresowanych i przechodzimy właśnie do EuroNewsów, czyli taki kącik, w którym informujemy Was o ostatnich najważniejszych informacjach, które miały miejsce przed euro 2024. I rozpoczynamy sobie od zmian w sztabie reprezentacji Polski. Sztab Michała Probierza powiększył się o czterech członków Marcina Dorne, Daniela Wojtasza, Bartłomieja Zalewskiego i Marcina Włodarskiego. Trzej pierwsi odpowiadać będą za analizę taktyczną, natomiast ostatni będzie pełnił funkcję trenera stażysty. Jest w sztabie przedstawicielem trenerów reprezentacji młodzieżowych. Daniel Wojtasz i Bartek Zalewski już wcześniej robili dla nas analizy. Marcin Dorna jest doświadczony, był na Mistrzostwach Świata i Europy, a Marcin Włodarski mówiliśmy, że zawsze na zgrupowaniu będzie jeden z trenerów grup młodzieżowych. Teraz nie chcieliśmy wprowadzać nikogo nowego, powiedział Michał Probierz. Ta informacja pojawiła się na początku tygodnia, panowie, czyli coś chyba naturalnego, że rozszerza na ten czas przedturniowy swój sztab Michał Probierz, czyli dołączają wcześniej wspomniani trenerzy, tacy trenerzy związa związani już z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. No i z, z Michałem Probierzem, tu mówiłem przed programem, Bartek Zalewski pomagał mu podczas jego pierwszego okresu pracy w Jagiellonii. Jako młody człowiek, który po AWF pomagał Michałowi Porbierzowi. Co do Marcina Dorny, wiadomo, typ trenera, analityka. Marcin Błodarski no, dzięki swoim, swojej pracy, sukcesom z U-17 znajduje się w, w dobrym miejscu. Dostaje jakby taką szansę takiego, powiedziałbym, profesjonalnego kopa w górę. Także jest na najlepszej imprezie, jaka mogłaby go spotkać. Będzie brał udział w przygotowaniu do tej imprezy. Mówiąc pół żartem, pół serio, nie ma pewności, czy ci ludzie pojadą na to euro, bo tych zmian w sztabie w ostatnim czasie jest bardzo dużo. No, przypomnijmy sobie, tuż przed listopadowym zgrupowaniem nagle usunięci ze sztabu dwaj trenerzy przygotowania fizycznego kasprzegi i Rzepka. Teraz pożegnał się z tą reprezentacją Tomasz Kuszczak, tam chodziło o pieniądze. Tak naprawdę o kwestię umowy o pracę, a nie o dzieło. <laughs> Oczywiście, tak już mówiąc poważnie, Michał Probierz, święte prawo lidera projektu, dobierać ja sobie ludzi czasu, i wymieniać. Teraz już momencie, nie będzie kiedy. W czerwcu i co kilka dni przed. No to... <laughs> Sięga po ludzi, z którymi pracował wcześniej, bo Aha. też Mateusz Oszust, trener przygotowania fizycznego, który wtedy zastąpił w listopadzie, to też jest człowiek, z którym Michał Probierz pracował w U21. A co do Marcina, bo mamy trzech trenerów do analizy, to bardzo mnie cieszy, bo. Aspekt szalenie ważny w kontekście meczów reprezentacji. Marcin Włodarski, trener starzysta, tak zostało no to określone. Ja myślę, że panowie obaj się mogą wzajemnie inspirować, jeśli idzie o grę Trójką Środkowych Obrońców. Te reprezentacje U17 pamiętamy właśnie z Trójki Środkowych Obrońców, gdzie ci dwaj skrajni środkowie grali bardzo wysoko. Być może tutaj mogą panowie wymienić swoje poglądy. Cenna na pewno dla obu będzie ta przygoda. No i to jest dobra inwestycja w trenerów grup młodzieżowych Federacji. Wiadomo, że, że niesamowite doświadczenie. To fajnie bardzo wygląda, bo nagle oni są z całą drużyną i któregoś dnia nie ma człowieka. Wiadomo, że pojechał na obserwację. W przypadku Niemiec to jest żadne logistyczne wyzwanie. Samochód albo pociąg i jesteś na meczu Francuzów, Holendrów czy też Austriaków. A z kolei w takiej Rosji to trzeba było, ojej, dwa dni wcześniej wyjechać, kombinować połączenia lotnicze i tak dalej, tak dalej ale wydaje mi się, że to idą słuszną drogą. No, Marcin Dorna to jest jego chyba czwarty turniej taki mistrzowski, gdzie rzeczywiście zna się na robocie i wie, jak, wie jak to robić. To przechodzimy do kolejnej informacji, którą też dla Was mamy właśnie w ramach Euronewsów, bo też przyglądamy się choćby temu, co się dzieje u naszych grupowych rywali, a tam ostatnio pojawiły się takie spekulacje dotyczące selekcjonera. Natomiast selekcjoner reprezentacji Austrii Ralf Rangnik zaprzeczył medialnym spekulacjom na temat rozmów prowadzonych z Bayernem Monachium. W reprezentacji Austrii czuje się komfortowo. Mój kontrakt obowiązuje do 2026 roku, a nasz cel i obrana przez nas droga będzie kontynuowana po Mistrzostwach Europy, powiedział Ralf Rangnick. Te Spekulacje dotyczące Rangnika troszkę pewnie Austriaków mogły przestraszyć, bo tak sobie spogląda nawet na te ostatnie mecze reprezentacji Austrii. To jest pięć zwycięstw z rzędu, marcowe mecze towarzyskie, zwycięstwo ze Słowacją 2-0, zwycięstwo z Turcją 6 1. I nagle Ralf Rankings, takiego trenera, który niezbyt dobrze poradził sobie w Manchesterze United, okazuje się być może taką, takim ciekawym nazwiskiem dla dla Bayernu Monachium, który będzie szukał latem trenera. Natomiast tak jak już informowaliśmy i przed chwilą podaliśmy, to Ralf ranging na tym etapie przynajmniej się odżegnuje od tego, aby on mógł opuścić reprezentację Austrii. Co ma powiedzieć? Dwa miesiące przed turniejem nie ma prawa inaczej się wypowiedzieć. Natomiast no przedziwna jest ta kariera trenerska Rangnika. Wydawało się swego czasu, że on już zamknie się na dobre w gabinetach i nie będzie pracował. Odżył, potem przejechał się w Manchesterze, gdzie... Chyba wszystko chciał wywrócić do góry nogami na dzień dobry. Nie było tam takiej myśli, by kontynuować coś, tylko była rewolucja, bo to jest taki trener, który no, nie korzysta z półśrodków, musi szybko zmieniać. Ale a tam miał być później po, po tym czasie trenerskim w ogóle? Doradcą, takim współpracownikiem już, już troszkę wyżej w strukturach, a nagle oczywiście. okazało się, że już nie do końca chyba ta, ta współpraca się układa, i, i w sumie na tym trenerskim epizodzie się zakończyło. Czy kapitalna przygoda w reprezentacji Austrii? Bo to jest o tyle niewygodny rywal dla reprezentacji Polski, że on ludziom mniej siedzącym w piłce nie kojarzy się z taką jakością, która Austria rzeczywiście ma dzisiaj. Bo to może być czarny koń turnieju. Dzisiaj w tych typowaniach, tak możemy sobie mówić, mimo trudnej grupy, zupełnie zmienione oblicze i DNA tej reprezentacji przez rangnika. Wzorem, czy porównując to z tamtą reprezentacją, którą pamiętamy z meczów reprezentacji Polski za czasów Jerzego Brzęczka. Dzisiaj to jest wysoki pressing, agresywny, drużyna bardzo proaktywna i na pewno będzie bardzo trudnym rywalem i też wyzwaniem dla reprezentacji polskiej ślidzi o... 2020. Selekcjonowana z Bundesligi, tak. Regularnie ale też wielu piłkarzy z Ligi Austriackiej. Też, też ale tak. to jest też jakby sygnał dla Bayernu, że, że, że kto wie, czy kiedyś tam może by nie popracowało. Nie wiem, no może nie w tym roku. Na to nie wygląda. Tak jak mówię, kontrakt do 2026 roku i ten projekt ma być kontynuowany, natomiast oczywiście różne rzeczy jeszcze to Hulen Lopotegi przecież na kilka dni przed Mundialem w Rosji ogłosił, że będzie trenerem Realu Madryt i chyba nie spodziewał się, że to będzie się wiązało z tym, że reprezentację Hiszpanii to on już nie poprowadzi na, na Mistrzostwach Świata i wtedy Fernando Hierro chyba go zastąpił. Dyrektor sportowy zdaje się był wówczas, nie? Tak, Wtedy tak. tak. I przegrali po rzutach karnych zdaje się z reprezentacją Rosji. Dobrze, przechodzimy do, do kolejnej informacji, takiej informacji, która mm, spłynęła do nas e, również z tego spotkania w Düsseldorfie. Szef sędziów UEFA Roberto Rossetti poinformował, że w Euro 2024 weźmie udział od 16 do 20 zespołów sędziowskich. Nominacje Europejskiej Federacji na w Niemczech poznamy pod koniec kwietnia. Sędziowie meczowi będą mieli swoją bazę we Frankfurcie, a działacze War będą pracować w Lipsku, czyli pod koniec kwietnia nominacje sędziowskie, oczywiście wszyscy spodziewamy się udziału Szymona Marciniaka w tym turnieju. Natomiast... Tutaj miał Rosetti wykład z trenerami, wszystkimi, którzy, którzy w Düsseldorfie się zgromadzili, opowiadał im o... Nie, nie o przepisach, bo znają, ale o tendencjach od tego, czego nie lubię, o interpretacjach różnych zachowań na boisku. Jeszcze jedno zapowiedział, że każda federacja odbędzie spotkanie ze swoim topowym sędzią. W przypadku reprezentacji Polskiej gdzie to na pewno Szymon Marciniak nie wiem nie. Tak będzie. Na pewno się Marcin rozmawiał. E, to właśnie, właśnie będzie tłumaczył jak należy się zachowywać tak, tak, i jak. Tak, Czyli robił jakie ludziom Jakie są modu... te najnowsze wytyczne? Natomiast to jest właśnie ciekawy cytat z Roberto Rossetiego dla The Times. Chcemy aby sędziowie o silnych osobowościach podejmowali decyzje na boisku. Chcemy używać naszych systemów VAR tylko wtedy gdy istnieją dowody na Czyli dla roboty. W jeden meczach Euro 2020 wprowadzono łącznie zaledwie 18 korekt VAR czego 9 dotyczyło decyzji z bliskiej odległości spalonej. I to mnie martwi: znaczy jest nastawienie na oszczędne używanie war. Ja dzisiaj przed tym programem konsultowałem sędziowskie sprawy z Rafałem Rostkowskim i on powiedział, To mi pachnie hiszpańską taką: generalnie oszczędne korzystanie z war. Ja myślę, że jeśli mamy war, to korzystajmy z niego przy okazji każdego błędu. Bo, bo, bo to jest takie, taki przekaz, który znaczy każdy sędzia się trzy razy zastanowi, zanim tego waru użyje na Mistrzostwach Europy. Po tym przekazie mamy oszczędnie. Yy, używać waru tylko w przypadku rażących yy, błędów. No tak, to jest z, z, zły, zły, znaczy to jest pszka. zawieszenie Dla mnie... tak bardzo wysoko poprzeczki zmiany decyzji. Absolutnie tak, i sędzia znam wielu sędziów, znamy znam wielu sędziów, którzy wychodzą i mówią, ja wiem, jaki jest świat, jaka jest piłka, kto robi. I zamieniają się w Pana Boga, który decyduje o tym, co dzieje się na boisku, a VAR jest tam, nie wiem, jakimś takim didaskaliem, niepotrzebne nikomu. Nie, nie powiem, że udoskonalenie, ale urozmaicenie przekazu telewizyjnego, o tak bym to nazwał, to rzeczywiście to, to jest niepokojące, że rzeczywiście wzmocnienie z jednej strony roli sędziów, ich fachowości, profesjonalizmu, ale czy znajdziemy tam samych takich arbitrów? I w przypadku Mistrzostw Europy jeszcze pół biedy, bo ten poziom sędziowski Obecnie. jest... Jest na wysokim poziomie, ale wyobraźmy sobie taki przekaz przed Mundialem, kiedy mamy z różnych federacji światowych sędziów, gdzie ten poziom bardzo jest. Bardzo egzotyczny. No, gdzie jednak różnica poziomów między sędziami jest bardzo, bardzo duża. Więc no, korzystałbym z technologii i minimalizował ryzyko popełnienia błędów sędziowskich, niż nastawiał na oszczędne korzystanie z var -u. No tu wręcz Roberto Rosetti, tak zwraca uwagę, 18 korekt VAR w tych 51 meczach Euro 2020. No to wychodzi taka mniej więcej jedna korekta na nie całe trzy. Spotkanie, więc aż tak niemal chwali Roberto Rossetti tę sytuację, w której wielu zmian decyzji nie było. I jeszcze jeden taki cytat, który chcielibyśmy pokazać, bo, bo to z kolei dotyczy zachowania samych zawodników, jak i trenerów, bo na to zwracał uwagę Roberto Rossetti. Czyli niedopuszczalne zachowanie zawodników jest problemem dla sędziów. Zawodnicy podążają też za trenerami i jeśli ci są spokojni, wpływa to na piłkarzy. Będziemy silnie się sprzeciwiać naciskom i mobbingowi. Na na sędziów. Michał probierz? Janusz. Yy, spokój zachował, wie, no, na co, w co w trzeba w uważać. Przypadku, w przypadku meczu z Walią rozegrał to znakomicie. Raz tylko podszedł do sędziego technicznego, więc go zapytałem, czy znowu probierzował, czy próbował go, tam, nie wiem, w jakiś sposób skłonić decyzję. Nie powiedział mi, że wskazał decyzję, wskazał tylko, że ławka. Na ławkę rezerwowych Walejczyków, którzy tam niepotrzebnie naciskali na decyzje trenerskie. No, zdaje się, że jest świadom, nawet na pewno, jest świadom powagi, w jakiej jest, jakie jest, czyli jest trenerem organizacji narodowej. Cała Europa, cały świat na to będzie patrzył i nie może sobie pozwolić na różnego rodzaju dziwne zachowania, aczkolwiek no, to się wszystkim podoba. To jeszcze raz podkreślam, co mówi Kacper, to jest niepokojące, że War zostaje odstawiony i tak ledwo to weszło w życie, a już powoli jakby do muzeum piłki zostaje spychane. O, ten pierwszy przekaz dotyczący VAR na początku tej całej historii był taki, by korzystać z niego... Może nie w wyjątkowych sytuacjach, ale w przypadku rażących błędów. Tak. Jasne potem, i klarowne potem błędy. Potem to tak ewaluowało tak, nie? i zaczęliśmy no. korzystać coraz częściej z tego waru. Ale słabi sędziowie o słabiej, słabiej przygotowaniu, korzystają. psychę korzystają nagminnie z tego. Siedzą 7 minut w tych seansach warowskich, oglądają to, analizują, robiąc niepotrzebne zamieszanie na boisku i na trybunach, bo podgrzewa atmosferę. Natomiast na początku duży był sprzeciw środowiska sędziowskiego dotyczący waru. u Świat sędziów nie chciał tego, bo no jak to teraz wszyscy będą patrzyli nam na ręce. A Anglicy się długo bronili, co? Każdy błąd będzie na monitorze, każdy będzie mógł to zobaczyć. No to jest taka transparentność pracy, prawda? I to budziło na początku strach. Ja uważam, że powinniśmy z dobrodziejstw technologii korzystać i sprawiać, by było sprawiedliwiej po prostu. To też jest ciekawy wątek tego przeciwstawienia się mobbingowi, czy, czy generalnie chodzi o zachowania po prostu piłkarzy i trenerów. Na ile te, te zapowiedzi będą później wprowadzone w czyn? Bo, bo ja pamiętam taką sytuację z początku tego sezonu Premier League, kiedy byli bardzo sędziowie tacy restrykcyjni. Wystarczyło e, wiem, zwlekać z wykonaniem autu, już była zaraz żółta kartka za przedłużanie gry, wystarczyło jakikolwiek gest wykonać po, po faule, na przykład z którym się zawodnik nie zgadzał, od razu też była żółta kartka. Ale takiej konsekwencji. Dostarczyło na cztery kolejki, Nie pięć wiem. kolejek. A, a po tym czasie już to wszystko się tak trochę rozwodniło, więc pytanie, czy tutaj UEFA będzie chciała, właśnie, czy też szef sędziów, sędziowie będą chcieli pokazać takie, taką dużą restrykcyjność i, i każde jakieś protesty, złe zachowanie od razu kartka. To czy to jest... jest takie trochę straszenie, a potem będziemy bardziej takiego co, zdrowego jest... rozsądku używać? To jest trochę narzucanie pewnej narracji, panowie? Jesteście pod naszym okiem, uważajcie, nie, nie wariujcie, zachowujcie się tak, jak trzeba. A propos tych od, odpraw sędziowskich z drużynami narodowymi, nie? czy pamiętasz, chyba przed turniejem w Rosji w Arłamowie była taka sytuacja, przyjechał Szymon Marciniak, że posędziować spar ich wewnętrzny kadry i chyba do niej doszło, bo jakaś burza wybuchła i ulewa, ulewa straszna. No i takich zajęć praktycznych nie było, ale, ale wiem, że w takich sytuacjach Adam na Baukologię sięgać, po to, żeby w tym przypadku Marciniak, no bo indy chyba nie było tam arbitrów podczas tych wielkich turniejów, żeby już podczas sparingu pokazać, czego się mają piłkarze spodziewać od arbitra głównego meczu. Więc z tymi wszystkimi historiami, których ja nie do końca lubię, bo wiem, że przepisy są jedne, przepisy są jednoznaczne, a później tak zwana interpretacja i sędzia sprzed 20 lat. Wybitny mógłby się dzisiaj nie odnaleźć na boisku, bo, bo, ja jeszcze mówię, interpretacja czy też czytanie pewnych rodzajów decyzji jest zupełnie inne niż kiedyś. Na pewno decyzje sędziowskie to też będzie bardzo ważny element EURO 2024, o którym dyskutować w tym studiu będziemy mnóstwo razy. Natomiast będą na pewno wśród was też tacy, którzy będą oglądali te, te mecze z trybuna. A kwestia biletów to jest też taka ostatnia w Euronewsach, które wam przekażemy, bo oczywiście cały czas są, chociaż coraz mniejsze. Jak zaraz pokażemy szansę na to, aby te bilety zdobyć i pojawiła się ostatnio też kolejna taka informacja od UEFA. Posiadacze biletów na mecz Euro 2024 mają czas do 15 kwietnia, aby zdecydować czy chcą sprzedać swoje wejściówki. Wejściówki, które w ten sposób wrócą do sprzedaży, zostaną zaoferowane kibicom na początku maja. Spodziewamy się, że liczba biletów przeznaczonych do odsprzedaży w drugiej fazie będzie bardzo niska w związku z tym, UEFA udostępni kolejne wejściówki w ramach sprzedaży last minute, która rozpocznie się równolegle. Będzie to ostatnia szansa dla fanów na zdobycie turnieju przed rozpoczęciem Euro 2024. 14 marca, czyli wszyscy ci, którzy z Was śledzą ten temat i nadal są zainteresowani biletami, to muszą być bardzo uważni, bo będzie ta sprzedaż last minute będzie ta sprzedaż jeszcze z biletów oddanych, ale tak jak tutaj. Informowaliśmy tych biletów, przynajmniej tego się UEFA spodziewa, po prostu będzie bardzo, bardzo mało. I też był chyba taki komunikat, że w tej pierwszej odsprzedaży dawno nie pojawiło się tak mało biletów przed dużym turniejem. Natomiast takim stałym elementem naszego Euroraportu będą także notowania polskich piłkarzy, kadrowiczów, czy też potencjalnych kadrowiczów, bo tak sobie pokażemy, kto ostatnio zaliczył dobre dni, dobre. Spotkania i to jest Michał Skuraś. Wczoraj to, to też możemy pokazać, bo, bo sztab reprezentacji Polski lata oczywiście po całej Europie. I wczoraj Sebastian Mila gościł właśnie na meczu Ligi Konferencji, w którym wziął udział Michał Skuraś. Rozegrał mecz Ligi Konferencji Europy Klub Brisz PAOK. I Sebastian Mila był obecny w Belgii. Oczywiście dwóch reprezentantów można było. Podglądać. Natomiast na pewno ta uwaga Michała Skórasia musi zostać zwrócona, bo, bo Kacper to, to jest zawodnik, który w ostatnich dniach, tak to chyba możemy określić, wysyła taki komunikat, ja się rozwijam. Ja te ostatnie tygodnie w Belgii mam lepsze i, i powalczę o miejsce w tej właśnie kadrze albo 23, albo 26 zawodników. Od półtora miesiąca Michał Skóraś gra regularnie w Klabliż i wydaje mi się, że jeśli utrzyma. Formę regularną grę, to biorąc pod uwagę kłopoty ze skrzydłowymi, nie wyobrażam sobie, by Michała Skórasia nie zabrakło w tej reprezentacji. Bo to, to było martwiące i wymowne, że piłkarz, który był na mondialu w reprezentacji Polski zagrał połowę z Argentyną, był gwiazdą Ekstraklasy, wyjechał, umówmy się do średniej ligi. No, i przepadł. Natomiast taki na chleb zaciągnął, jakby, prawda? To, to trochę mówiło o nas, prawda, że wyjeżdża gwiazda ekstraklasy i potrzebuje jednak prawie sezonu na to, by, by się odnaleźć. Ale to Myślę, dzisiaj ja się, na to inaczej ja patrzę. Ja bym szukał w jego i osobowości. Może, może gorzej się zaklimatyzował w Belgii? Nam to trudno wytłumaczyć. Indywidualne jest, sprawy, być może. Być może, może indywidualne sprawy, nie? Wydaje mi się, że naprawdę wyjechał dobry, ukształtowany piłkarz, reprezentant i pewniak jednej z lepszych drużyn. A potem no już różnie bywa, nie? Ale mimo wszystko, jednak okazuje się, że intensywność na poziomie ligi polskiej i belgijskiej robi różnicę. Taką, że no z tym się, to się zgodzę, Po tak. pół roku trzeba, trzeba się dostosowywać, bo w tych wywiadach, bodajże, z trenerem Michałem Skurasie właśnie padała tam słowa intensywność. I to jest pewnie... Problem. Natomiast no, wiosna kariery Michała Skurasia bardzo nas to cieszy, bo na pewno to jest... zwycięstwo Club w... z tym Michała Skurasia. Zwycięstwo 1-0 wczoraj i, I też tak okazja tak? Do, do tego, żeby być może zagrać w półfinale Ligi Konferencji, jeśli oczywiście w rewanżu ten wynik dla Club Bridge będzie korzystny. Natomiast widzieliśmy też taką strzałkę czerwoną, strzałkę w dół, bo zawodnik, który był na pewno jednym z wygranych tego zgrupowania i listopadowego, i też meczów barażowych, czyli Nikola. Zalewski niestety nie przenosi tych dobrych meczów reprezentacji Polski na, na spotkania klubowe. Wczoraj mecz Romy z AC Milan w Lidze Europy. Wcześniej też spotkanie w Serie A derbowe. Znaczył, ale co, nie sądzę, że... Żeby, siedział na ławce rezerwowych. Nie sądzę, żeby Skóraś zastąpił Zalewskiego. To znaczy Zalewski... A Myślę, że w, w ciemno możemy założyć, że Nikola Zalewski drugi ma, tak, tak, tak. ma pewne miejsce, w jakiś tam sposób pewne miejsce. No ale bardziej chodzi o takie bezpośrednie przygotowanie pod turniej, czyli że może być tak, że przyjedzie zawodnik, który za wiele nie, nie pograł. Czy znaczy, lepiej nie wygląda. dziś wygląda skóra, No prosto. I, I to też się gra, tak. Prognoza jest niepokojąca, bo o ile Zalewski dostawał szansę w europejskich pucharach do tej pory, tak przyszedł mecz na poziomie już tutaj z Milanem w pucharowej i tej szansy po raz pierwszy bodajże w europejskich pucharach w tym sezonie w ogóle nie dostał, bo w Lidze Włoskiej nie grał od dłuższego czasu i teraz zostało kilka kolejek do końca sezonu, w których Roma będzie walczyć o top 4. Jest w tej chwili na piątym miejscu, ściga Bolonie, więc to też nie jest najlepszy czas na to, by... By Zalewskiego próbować, więc to może być tak, że on do Mistrzostw Europy nie będzie w ogóle grał w piłkę. To, że teraz się pokazał fajnie, mimo braku gry, okej, okay, nie znaczy, że tak to będzie za dwa miesiące wyglądało, więc na pewno musi to trochę niepokoić. Gdzieś czytałem, że nad tym powinien zastanawiać się sam piłkarz jego doradcy. Co to znaczy? Szukamy klubu? Być może w przypadku Zalewskiego. Ten temat tak zmiany może być. klubu latem to już krąży. wokół no właśnie Zalewskiego dość długo pytanie. Jakie będzie miało to sparzenie Daniele De Rossi, bo on zapewne pozostanie trenerem Romy w przyszłym sezonie. Ale chyba wydaje się naprawdę realne, że Nikola Zalewski w będzie przyszłym szukać. sezonie zmieni, czy znaczy, że latem zmieni klub na przyszły sezon. No, takie Euro 2024 to też może być całkiem niezłe takie okno, w którym się pokaże. Ale właśnie, no, takie najważniejsze pytanie w kontekście tego zawodnika, który też pokazał, jak jest istotny, jakie ma takie trochę unikatowe cechy na tle pozostałych polskich piłkarzy, czyli lubi wejść w drybling, holować piłkę, nie, Polsce, nie boi się. Dorzut dokładny, w pełnym biegu, prawda? To są, to są rzeczy u nas poszukiwane. Ja to wiem, coś, że to się odwoła. zmienia. Ja generalnie jako trampkarz czy junior zawsze... W kiedy driblowałem, to raczej dostawałem OPR od trenera, nawet jeśli była strata... No to w Romie byś się nie przebił. No w Romie bym się... Nie, ale to, to widać, że on jest wychowany w innym miejscu w Europie, po prostu piłkarsko, bo to już nawet nie chodzi o to, czy mu wyjdzie, czy mu nie wyjdzie. Chodzi o nastawienie i mentalność taką. Nastawienie na pojedynek. On bierze piłkę i... Ale idzie... ma odwagę, wiesz, tego dryblingu, przejść, wrzutki, w pewnym biegu. Bo to się nie wiąże się z Włochami. Się, tak, tak, wiem. Absolutnie, więc ja bym zmieniał na miejscu Nikoli Zalewskiego, tak by ta kariera nie wyhamowała. Bo jest takie zagrożenie, jest jasny sygnał, że, że w Romie jest ciasno dla niego, więc trampolina w postaci Euro 2024 i potem klub, gdzie będzie mógł regularnie grać. To chyba jest dobre rozwiązanie. Będziemy się na pewno przyglądać temu, jak radzi sobie w tych ostatnich tygodniach sezonu Nikola Zalewski w Romie, bo, bo to jest na pewno taki piłkarz, też można było zauważyć i to już kilka razy widziałem u Zalewskiego, u niego takie duże przywiązanie do samej gry w reprezentacji, albo takiego w trakcie hymnu wali jedyny piłkarz, albo nie jedyny, taki piłkarz, który najbardziej spogląda w kierunku polskich kibiców przed rzutami karnymi i podobnie. Tak. Widać, że to jest piłkarz, któremu bardzo zależy także w reprezentacji jest. polskiej, więc od takiej strony mentalnej na pewno zawodnik, który z tym Euro 2024 takie, mam ja nadzieję, sobie, wiąże. Myślę sobie... W... Proszę mnie dobrze zrozumieć, jakby szukał ojca gdzieś na trybunach nieżyjącego, któremu tyle zawdzięcza, rozgląda się i jakby, jakby, nie wiem, chciałby, żeby ktoś go tam wsparł, ale dobrze wykorzystuje to, że gra w reprezentacji, jest z tego dumny, autentycznie do tego dążył, dlatego został Polakiem we Włoszech, choć tam urodzony, mógł jednak, nie wiem, czy ma podwójny paszport, to nie ma znaczenia, gra dla Polski. Więc jego, jego przyjazd na mecze kadry, czy młodzieżowej, czy reprezentacji, jak na razie to trzeba ocenić do, przez ostatni rok bardzo pozytywnie. Bije taka autentyczność z, tej, tak. z tego Nikoli Zalewskiego, chcącego grać dla reprezentacji polskiej. No bo często. Nie jest może to tak realnie. Skrzydłowi to jak... mają weź Grosickiego, on też jak przyjeżdża Aha, na kadret. To... Tak, tak, ale tu rzeczywiście nie ma ściemy. Widać, że on chce bardzo i od początku tak. wielu ludzi dookoła mówiło o tym, że, że to jest autentyczne. To przywiązanie do Polski, chęć gry w reprezentacji polskiej, bo na przykład porównując sobie to z Matim Kaszem, mnie trochę razi, że Matim Kasz nie nauczył się jeszcze mówić po polsku w ogóle. Że, że to dla mnie jest jakiś chyba problem. Ee, że minęło trochę czasu, a, a ten język polski, deklarowany wcześniej, tego nie ma. Yy, to, to mi tego na, na pewno w przypadku tego piłkarza brakuje. Może, może się tego czepiać, ale jeśli gramy z Walią, mam kontuzję kilka dni wcześniej, to mógł pojechać z kadrą, być z drużyną. No, pojechać do no, Walii. Do, do Cardiff to jest chyba dwie godziny. No dobra. A on natychmiast wyjechał. No, wiadomo, że. Lubimy tego Kasza, bo to super piłkarz z bardzo dobrego klubu, ale, ale w tej reprezentacji jednak, jak na razie zawód. Mi się wydaje, że matikarz zupełnie inaczej sobie wyobrażał swoje funkcjonowanie w tej drużynie. Po prostu myślał, że będzie piłkarzem podstawowym, co by się nie działo. Tak nie jest. Być może ta nieobecność w Cardiff spowodowana była. Jakimś rozczarowaniem to już zgaduję, bo, bo tego oczywiście Słuchaj, nie wiem. chyba tylko takie ładne zdjęcie, że w domu przed telewizorem oglądał i że wygrał. Bardzo, bardzo, bardzo dużo zrobił po to, żeby się dobrze poczuł w kadrze i, i, i tam rzeczywiście się odnalazł i był dobrze przyjęty przez twego obecnego szefa. Kupek Kwiatkowskiego. Ja nie wiem, że odejście Kuby spowodowało, że Kasz jest zagubiony. To ta daleko idąca tutaj sugestia, ale. Myślałem, że będzie ten proces asymilacji szybszy, taki pełniejszy, że zobaczymy kasza z boisk angielskich. No o to nam tylko chodzi o nic więcej, prawda? I nawet wybaczymy mu to, że po polsku chyba nie mówi może poza paroma słowami. Oby większa liczba polskich piłkarzy jednak szła w ostatnich tygodniach taką drogą Michała Skurasia, czyli do góry, tak jak to pokazaliśmy, a nie jak klubowo Nikola Zalewski, czyli bardziej w dół. Natomiast my oczywiście będziemy co tydzień i takie zestawienia przygotowali, przygotowywali i będziemy przygotowywali Euronews i będziemy przede wszystkim śledzić to wszystko, co się wokół Euro 2024 dzieje. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Kacper Tomczyk, TV dziękuję Sport, bardzo. Janusz Meczyki. Dziękujemy także wam. Zostawcie łapkę w górę pod naszym programem. Zostawcie suba na naszym kanale i zapraszamy oczywiście sobota, godzina 10 piłkarski salon. Prowadzi Radosław Przybysz i jego znakomici goście, czyli Roman Kołtoń, Sebastian Habiniak, a także Piotr Koźmiński. Zapraszamy bardzo serdecznie.